Witamy serdecznie wszystkich przybyłych gości na spotkaniu w ramach poniedziałków na Kuźniczej. Dzisiaj z nami wspólnie jest pani doktor Anna Słupowicz. Pani doktor jest wieloletnim członkiem naszego Stowarzyszenia Civitas Christiana. Oprócz tego jest od kwietnia tego roku sekretarzem Rady Oddziału we Wrocławiu. I dzisiaj do nas pani doktor Anna przybyła z wykładem Szkoła Przeciw Narodowi. Dekonstrukcja historii jako narzędzie walki z polskością. Temat brzmi dekonstrukcja historii jako oręże przeciwko narodowi. W tym miejscu chciałabym najpierw określić, czym dla mnie jest naród. Naród, proszę Państwa, dla mnie, nie tylko dla mnie, ale idąc za klasykami myśli narodowej, jest wspólnotą pokoleń. To znaczy, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie i nie tylko za pokolenia, które przyjdą po nas, ale czujemy się również odpowiedzialni wobec tych, którzy przed nami budowali dziedzictwo, przekazali nam to dziedzictwo i jesteśmy zobowiązani dalej to dziedzictwo przekazywać i pozwalać na to, żeby ono się rozwijało. Jeżeli tak pojmujemy naród, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego właściwie w dzisiejszych czasach, które są czasami niezwykłego takiego biegu, postępu technologicznego, które zadziwia, myślę, że wszystkich nas, najmniej pewnie młodych, którzy wewnątrz technologii są i potrafią się nią posługiwać na co dzień, nie potrafią wręcz bez niej żyć. Dlaczego ta historia tak naprawdę jest potrzebna i co, i właściwie jaka ta historia powinna być, żeby służyła narodowi? I otóż tak dla moich potrzeb podzieliłam sobie temat na trzy części. Mianowicie historia jest nauką i jest to, no, jest to pewnik, jest to pewien aksjomat. Nie zawsze tak było. W starożytności historia nie była uważana za naukę, ponieważ starożytni odmawiali prawa do obiektywnego dochodzenia do prawdy. Niemniej dzisiaj posiadamy już wiele narzędzi, które jako naukowcy możemy się nimi posługiwać i przynajmniej możemy od czasu do czasu mieć wrażenie, że jesteśmy gdzieś blisko odsłonięcia tego, jak naprawdę przeszłość wyglądała. Drugim takim elementem pojęcia historia to jest oczywiście opowiadanie o dziejach i to jest to, co nauczyciele historii przekazują, ich to jest ich zadanie przekazywać właśnie informacje na temat przeszłości i nauczać, jak wyglądała przeszłość właśnie narodu. Trzecim takim elementem to jest popularyzacja. Popularyzacja wiedzy o dziejach i tutaj nie bez kozery myślę, że od razu wskażę jakby wielką wartość tego, czym jest fakt, że popularyzacja wiedzy historycznej ma miejsce, ewentualnie jakie jest niebezpieczeństwo wtedy, kiedy tej popularyzacji nie ma. I myślę, proszę Państwa, że mogę wskazać, mogę wywołać burzę tym, co powiem za chwilę, ale to dobrze. Chciałam Państwu wskazać jakby dwa całkiem niedawne wydarzenia, na które zwróciłam uwagę, no chcąc, nie chcąc, oglądając telewizor, nie będę ukrywała, że mam w domu telewizor, od czasu do czasu coś tam w nim oglądam. Oglądałam dwa zupełnie przeciwstawne filmy. Mianowicie Nasi Ojcowie, Nasze Matki, no to film Państwu, ponieważ był wielokrotnie serial omawiany, z pewnością Państwo wiedzą, o co chodzi, film obrazoburczy pokazujący dzieje Armii Krajowej jako dzieje formacji zbrodniczej, która dokonywała nie tylko czystek, ale również po prostu zachowywali się jak ludzie obłąkani, pozbawieni jakichś takich podstawowych odruchów człowieka myślącego. Ale drugi film, który chciałabym jakby kontrastowo przyłożyć do serialu, o którym mówię, to nie mniej, nie więcej tylko Bitwa Warszawska 1920 rok, który też całkiem niedawno, bodajże, nie wiem, 2-3 tygodnie temu obejrzałam sobie w telewizji i muszę Państwu powiedzieć, byłam równie zbulwersowana. Dlaczego? Dlatego, że ten drugi film z kolei utrwala bardzo, przynajmniej jak dla mnie,
sposób nie do przyjęcia pewne mity, które dawno przez historię zostały już zweryfikowane, natomiast uparcie pokazuje niektóre elementy, które odbierają historykom i odbierają narodowi prawo do dyskusji wokół pewnych wydarzeń. A zwróćcie Państwo uwagę odwrotnie, tam gdzie tej dyskusji właściwie być zupełnie nie powinno. Czyli wokół udziału Armii Krajowej w walce o niepodległość narodu polskiego, tam właśnie te dyskusje próbuje się wywołać właśnie przy pomocy takich zwykłych popularyzatorskich filmów, które są podawane jako taka osobliwa papka, osobliwe takie właśnie prosty przekaz, który ma trafić do najniższych, ma oddziaływać na takie najniższe instynkty właśnie społeczne. Dlatego popularyzacja jest ważna. Jej brak może być niebezpieczny. Dlaczego? Dlatego, że brak popularyzacji powoduje, proszę Państwa, że bardzo często dzieci wchodzą do szkół pozbawione elementarnej wiedzy, z którą Państwo, ja wchodziliśmy do szkoły doskonale wiedząc, kto to był Chrobry, kto to był Mieszko, czym się zajmuje papież, kto to jest biskup. Ja, proszę Państwa, wiem, o czym mówię, dlatego że przez 10 lat byłam czynnym nauczycielem i, proszę Państwa, od jakich podstaw trzeba wychodzić, żeby dzieciom wytłumaczyć najbardziej elementarne rzeczy. To jest praca nauczyciela w szkole, to sobie, proszę Państwa, to jest jak praca człowieka, który próbuje powiesić obraz i nie ma gwoździa. Czyli zupełnie nie ma na czym się oprzeć. Winą oczywiście jest tutaj pewien brak pracy rodziców, rodziny. Ja też trochę myślę sobie, że to jest trochę też taki rozpad społecznych więzi pomiędzy dziadkami i wnukami. Dawniej dziadkowie pewne rzeczy opowiadali, przekazywali baśnie, przekazywali legendy. Uczyli dzieci śpiewać no, takich piosenek, z których, dzięki którym się dzieciom zapamiętywały pewne wydarzenia. Dziecko przychodziło do szkoły i owszem, zaczynała się edukacja historyczna od legend, od baśni, ale bardzo szybko te legendy i baśnie przechodziły w prawdziwą historię i dzieci nie miały prawa mylić absolutnie Piasta Kołodzieja jako postać legendarną z Mieszkiem I jako postacią historyczną. Dzisiaj, proszę Państwa, dzieci nie wiedzą, czy Smok Wawelski był, czy nie był. I dokładnie tak samo do Smoka Wawelskiego przypadają postać Bolesława Chrobrego, w ogóle nie wiedząc tak naprawdę, jakie były jego zasługi. Zanim jednak, proszę Państwa, przejdę do tego sedna, jakim jest szkoła, chciałabym poruszyć dla mnie rzeczy niezwykle istotne, dlatego że też, no, będąc czynnym naukowcem, zdarza mi się stykać z tym, w jaki sposób z kolei nauka, czyli to, co powinno tak naprawdę kształtować wizję dziejów narodowych, temu narodowi nie służy i jak bardzo ta nauka właśnie wpływa na obraz, który później jest przekazywany w takim zniekształconym kształcie młodzieży. Mianowicie, proszę Państwa, obecnie jesteśmy świadkami bardzo, wedle mnie, niebezpiecznego, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, zaraz Państwu wyjaśnię, o co mi chodzi, bardzo niebezpiecznego procesu demitologizacji historii. I ma to się nijak do pierwszych zdań, które do Państwa wypowiedziałam. Czyli demitologizacja historii nie ma za zadanie podjąć dyskusję nad tymi problemami, które powinny być podjęte, dlatego że należy odsłonić karty nieodsłonięte do tej pory w dziejach Polski. My, proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie powiedzieć do końca, jaki był udział niektórych przywódców Solidarności w zmianie ustrojowej, a miało to miejsce raptem 30-40 lat temu, a cóż dopiero możemy powiedzieć o tym, w jaki sposób na przykład kształtował się ustrój Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Czyli są pewne elementy takie, do których musimy wracać i musimy odsłaniać pewne problemy, dlatego że po pierwsze źródła się pojawiają nowe, ponadto zaczynamy dysponować coraz to nowymi metodami analizy tych źródeł, więc nauka historyczna powinna oczywiście dokonywać weryfikacji niektórych swoich twierdzeń. Ale proszę Państwa, demitologizacja historii, której jesteśmy obserwatorami jako naukowcy, niestety bardzo często jako, nie tylko obserwatorami, ale niestety uczestnikami,
polega na tym, że zabiera się nam pojęcia, które praktycznie nie powinny podlegać dyskusji. Przykład. Pojęcie suwerenności. Proszę Państwa, obecnie jako średniowieczni mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że rzeczywiście pojęcia państwa współczesnego, takiego jakiego my jesteśmy obywatelami, nie da się przyłożyć w żaden sposób do pojęcia państwa feudalnego. To są dwa zupełnie różne pojęcia. Niemniej, wychodząc z takiego założenia, współcześnie próbuje się doprowadzić nas do takiej świadomości, że skoro państwo było inne, to w ogóle nie możemy mówić o suwerenności, bo pojmujemy suwerenność tylko i wyłącznie tak, jak miało to miejsce w czasach I wojny światowej, kiedy walczyliśmy o niepodległość, jak to miało miejsce w czasach II wojny światowej, kiedy zmagaliśmy się z dwoma okupantami. Takiej suwerenności w średniowieczu nie było. Dlaczego? Ano dlatego, że przecież Mieszko I tak naprawdę nie miał żadnych oporów, żeby uznać zależność od cesarza niemieckiego. Nie miał żadnych oporów. Jakieś wojny? Absolutnie, oczywiście. Podaje się jako przykład naturalnie, przeciwstawia się temu postawę Bolesława Chrobrego, który już buńczucznie próbował się cesarzowi przeciwstawiać i wszczynać jakieś tam wojny, ale właściwie w imię czego nie wiadomo, dlatego, że przecież Otton III włożył na głowę Bolesława Chrobrego koronę. Tak, proszę Państwa, nie mniej, nie więcej. Dzisiaj zaczyna się tworzyć właśnie takie mit wokół wydarzenia nałożenia korony przez Ottona III. Dlaczego? Po to, żeby pokazać, że Polacy od zawsze zależni byli od zdania ich zachodniego sąsiada. Czyli nie w 1025 nastąpiła koronacja, tylko w roku 1000. Jaki jest tego skutek? Skutek tego jest, proszę Państwa, taki, że skoro nie było suwerenności, skoro nie możemy mówić o suwerenności, to również nie możemy mówić o walce o suwerenność i o tworzeniu się tej idei, która pozwoliła Polakom przez wiele późniejszych wieków kształtować ich świadomość w pewnym przeciwstawieniu, no nie mniej, nie więcej, tylko właśnie sąsiadowi niemieckiemu. No tak się kształtowały nasze dzieje. Tak Pan Bóg postawił naród polski w takim miejscu Europy, że my musimy zmagać się z dwiema cywilizacjami, jak Państwo wiedzą, cywilizacją bizantyjską, cywilizacją turańską na wschodzie. I teraz pokażę Państwu przykład, jak to się ma do nauki w szkole. W jaki sposób maturzyści muszą zmagać się z problemem, proszę Państwa, właśnie pierwszych lat niepodległości Polski, pierwszych lat istnienia państwa polskiego, musząc dostosować się do klucza odpowiedzi. Współczesna matura jest tak zbudowana, że jeżeli uczeń nie zmieści się w kluczu odpowiedzi, nie uzyskuje punkta, co powoduje, że całe zadanie, jak Państwo widzą, czwarte jest za jeden punkt, jak za chwilę Państwo zobaczą, odpowiedzi jest dwie na to pytanie. Chcę Państwu pokazać, jak to się przekłada na manipulację właśnie młodym umysłem. Na podstawie źródeł wykonaj polecenie. Fragment roczników kwedlinburskich, roczniki spisywane w jednym z klasztorów niemieckich. Roczniki kwedlinburskie to są roczniki spisywane współcześnie wydarzeniom. Bolesław, książę, 1025 rok. Bolesław, książę polski, dowiedziawszy się o śmierci cesarza Henryka, przywłaszczył sobie drugiego. Przywłaszczył sobie nieprzystojnie koronę królewską. Za tę zuchwałość Bóg szybko go pokarał, albowiem w krótkim czasie zmarł. Proszę zwrócić uwagę, rok 1025. Źródło jest tak przedstawione, oczywiście jak Państwo wiedzą, roczniki nie tylko średniowieczne, ale i dzisiejsze źródła, gdybyśmy sobie wzięli jakąkolwiek gazetę do ręki, to są oczywiście źródła, które mają za zadanie zmanipulować opinię, prawda? One były tworzone po to, żeby przekazać pewną opinię, a nie fakt. Gdyby historyk wziął to do ręki, stwierdziłby tak, w 1025 roku odbyła się koronacja, reszta podlega dyskusji. I teraz co ma z tym zrobić uczeń? Otóż uczeń ma to źródło porównać z fragmentem obrazu Jana Matejki z cyklu Dzieje cywilizacji w Polsce. Kto to jest Jan Matejka, nie muszę na tej samej komu tłumaczyć. Obraz
do którego mamy objaśnienia. Postać klęcząca Bolesław Chrobry. Jak Państwo widzą, trzy inne postaci nakładają koronę na głowę Bolesława Chrobrego i jest wytłumaczone. Radzim Gaudenty zmarł około roku 1016. Pierwszy arcybiskup gnieźnieński Reinberg zmarł około roku 1013. Otton III zmarł około roku 1002. I pytanie, czy Jan Matejko stworzył wizję koronacji Bolesława Chrobrego zgodną z informacjami zawartymi w rocznikach kwedlinburskich? Odpowiedź uzasadnia. Oczywiście uczeń, który ma na kilkadziesiąt zadań, 180 minut, takie zadanie po pierwsze wykonuje szybko, po drugie zawsze, proszę Państwa, zastanawia się nie nad tym, jak naprawdę było, tylko co on ma odpowiedzieć, żeby było dobrze. Oczywiście narzuca się odpowiedź, Jan Matejko nie stworzył wizji zgodnej z historią. Odpowiedź ma oczywiście uczeń uzasadnić. Co uczeń tutaj napisze? Uczeń napisze tak, Jan Matejko nie stworzył właściwej relacji, ponieważ roczniki kwedlinburskie były rocznikami bardziej współczesnymi wydarzeniom niż wizja Jana Matejki, no jest to oczywiste. Ale co dalej z tego wynika? Dalej z tego wynika, że Bolesław Chrobry rzeczywiście uzurpował sobie koronę, a powinien był, prawda, a powinien był skorzystać właśnie z tej wizji, proszę zwrócić uwagę, w zależności od woli Ottona III i zmierza to dalej właśnie do uzasadnienia współczesnej wizji, że tak naprawdę Bolesław Chrobry czy koronował się w roku 1000, czy 1025, zostawmy to historykom, ważne jest jedno. Nigdy nie dowiemy się prawdy, to po pierwsze, a po drugie i tak we wszystkim maczali palce Niemcy, a nie związek Bolesława Chrobrego z Kościołem katolickim. I teraz proszę Państwa, żeby jeszcze uzasadnić pewną manipulację, pokażę Państwu jeszcze jeden fragment, który zrobił na mnie wrażenie. Oczywiście tu nie będę Państwu pokazywała całego arkusza maturalnego, bo on jest ogromnie zawiły. Proszę zwrócić uwagę, zadanie 14. Liczba repatriantów z ZSRR osiedlonych na terenie wymienionych województw w latach 1955-59 w 1000. Mają Państwo wymienione województwa? Ale z czego pochodzi źródło? Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki 1939-59. Nie dowiemy się stąd, że to są repatrianci z dawnych ziem Rzeczpospolitej Polskiej, z dawnych kresów, tylko są to tak zwani repatrianci. W dalszej części atlasu oczywiście chodzi o wypędzenia dokonane przez Polaków na Niemcy. Natomiast mnie dużo bardziej interesuje co innego. O właśnie te dwa plakaty. Proszę zwrócić uwagę. Na podstawie źródeł i własnej wiedzy rozstrzygnij, które spośród zdań podanych w tabeli są fałszywe. Wpisz obok tych zdań słowo fałsz. No i mamy z roku 1890 niemiecki plakat wydany przez HKT. Mają Państwo dalej opis, także dla ucznia, który ma problem z językiem niemieckim. Tłumaczenie z języka niemieckiego, wypowiedzi Otto von Bismarcka. Nie powinno się utracić ani pięci niemieckiej ziemi. Tak samo nie powinno się wyzbyć żadnej niemieckiej własności. Oto nasza polityka. I proszę zwrócić uwagę, porównanie z czym? Porównanie z plakatem z propagandowym z PRL-u. Postać z pierwszej maturzyści, żeby no, mieli problemy, Ronald Reagan. Postać druga z lewej, Konrad Adenauer. Bardzo słynny plakat, na pewno Państwo go pamiętają, czy znają z różnych źródeł. Krucjata przeciwko Polsce. I teraz dochodzimy do owej tabeli. Chcę Państwu zwrócić uwagę na pytania, które są tak sformułowane w tej tabeli, że szczególnie zwracam uwagę Państwa na pytanie drugie. W źródle pierwszym krzyżak jest symbolem obrońcy niemieckiego stanu posiadania na wschodzie, a w źródle drugim jest symbolem agresora. I teraz konia z rzędem temu, kto mi odpowie, że to jest prawda, czy to jest fałsz. Czy tak naprawdę autorowi tego arkusza maturalnego chodziło o to, żeby uczeń czytał plakat, czy chodziło mu o to, żeby pokazać mu, jak w zestawieniu propaganda potrafi pokazać tego samego krzyżaka w sposób no, dobry i zły, ale zawsze jest to propaganda, prawda? Czyli ten krzyżak traci swoją moc straszenia polskich dzieci, a staje się elementem takim
takiej oceny propagandy jak najbardziej zneutralizowany. I teraz, żeby Państwa jeszcze na koniec przekonać o sile właśnie oddziaływania propagandy w arkuszu maturalnym, to pokażę Państwu na koniec, bo maturzysta, bo to jest poziom w ogóle rozszerzony, maturzyści mają za zadanie wybrać sobie jeden z tematów i odpowiedzieć przy pomocy, posługując się literaturą popularną, wiedzą historyczną i proszę zwrócić uwagę na temat pierwszy. Krzyżacy. Krzewiciele chrześcijaństwa nad Bałtykiem czy najeźdźcy. Scharakteryzuj i ocen działalność zakonu krzyżackiego nad Bałtykiem od XIII do początku XVI wieku. Prawda? Samo postawienie pytania powoduje, że uczeń musi napisać rozprawkę, rodzaj rozprawki, w której, choćby nawet nie chciał, prawda, bo tak jest zbudowana rozprawka, musi przedstawić przynajmniej 2-3 tezy za tym, że krzyżacy byli krzewicielami chrześcijaństwa. I to jest, proszę Państwa, właśnie ten element demitologizacji, którego jesteśmy świadkami najpierw na poziomie nauki historycznej, potem zaczynamy być świadkami na poziomie właśnie wiedzy przekazywanej w szkole, a następnie, jak już tak mamy rozmiękczone zupełnie umysły i nie potrafimy działać, nie potrafimy myśleć analitycznie, nie potrafimy sobie tej wiedzy poddać własnemu osądowi, no to zaczynamy przyjmować bardzo popularne wyobrażenia. I teraz wracam do pytania zadanego na samym początku. Czy to służy narodowi, czy nie służy narodowi? No jeżeli wyobrazimy sobie, jeżeli naród będzie dla nas wspólnotą pokoleń, no to musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób służymy tym, którzy w wojnie trzynastoletniej tym krzyżakom odbierali Pomorze i bynajmniej nie traktowali ich jak krzywicieli chrześcijaństwa. Ja już pomijam to oczywiście wizję Sienkiewicza. Musimy sobie zadać pytanie, no jak mamy się wobec tych wszystkich pokoleń, które począwszy od Bolesława Chrobrego próbowały znaleźć w ogóle przestrzeń życiową, określić miejsce geopolityczne dla tego narodu, prawda? No, jak powinniśmy się usadowić? Miejsce bardzo trudne, dlatego że stoimy, stanowimy swego rodzaju pomost, na którym jest nam, no nie możemy, jest nam bardzo trudno prowadzić jakby samodzielne to miejsce sobie tutaj wykuwać. I ostatni mit, proszę Państwa, do którego koniecznie muszę nawiązać, mit bardzo popularny i myślę, że we współczesnym, myślę, że dla Państwa nie będzie niczym nowym, kiedy to powiem. Otóż współczesna nauka historyczna uważa, że naród wcale nie jest to stary twór, to jest twór bardzo nowy, co najmniej XIX-wieczny, jak nie późniejszy. To skoro tak, to znaczy, że wszystko, co było przed XIX wiekiem, było wytworem pewnego przypadku, pewnej socjologizacji. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że wpływ socjologii na współczesną historię jest tak ogromny, że właściwie powoduje zaciemnienie właściwego obrazu. To znaczy, uzyskujemy obraz rozwoju poszczególnych warstw, poszczególnych grup społecznych, wpływu na siebie tych grup społecznych. Oczywiście Państwo doskonale wiedzą, co to jest ideologia gender. Ja ostatnio już nawet zetknęłam się na poziomie badania dziejów liturgii, bo właściwie to jest to, czym się na co dzień zajmuję. Nawet na poziomie dziejów liturgii dowiaduję się, że kobiety sprawowały mszę świętą w średniowieczu, jak tylko mogły to zrobić, dlatego że dla nich klasztor, dla nich wejście w stan zakonny, to była możliwość oderwania się od tego uciemiężenia męskiego, prawda, od tej takiej nachalnej męskiej kultury. One nareszcie mogły czynić to, co chciały, no więc w związku z tym również odprawiały mszę. Oczywiście bzdurność tego stwierdzenia jest tylko przykładem na to, że w każdej dziedzinie historycznej, nie tylko ideologia gender, ale właśnie ta socjologizacja powoduje, że nam się ten obraz zaciemnia i my tak naprawdę nie mamy już narodu, tylko mamy poszczególne grupy, poszczególne warstwy, do tego jeszcze wszystkiego zwalczające się i bardzo często wchodzące sobie w drogę i właśnie sprzeciwiające się swoim własnym interesom.
Konkludując, dlaczego to nie służy? Nie służy, znaczy tak, jeżeli założymy, że naród nie istnieje, nie ma takiego tworu, no to oczywiście jakby spór jest bezprzedmiotowy. Bo no rzeczywiście, no, kobiety dochodzą swoich praw, mężczyźni mają prawo również wyboru płci, bo płeć jest kulturowa, jest wyłącznie wymysłem kulturowym, no to właściwie historia cała powinna się sprowadzać do tego, w jaki sposób ludzie doszli do tego wiekopomnego odkrycia, prawda? Bo już pomijając to, że proszę Państwa, cała historia jest tak zbudowana, że mamy do czynienia z wieczną martyrologią narodu żydowskiego. I naprawdę nie jestem tutaj ani sarkastyczna, ani nie jestem jakaś bardzo, nie próbuję nikogo prowokować. Naprawdę, proszę Państwa, podręczniki historii są tak zbudowane, że co by się nie wydarzyło, to i tak dojdziemy do martyrologii narodu żydowskiego, i tak dojdziemy do tego, że w jakiś sposób musimy o to zahaczyć. Druga rzecz, Kościół katolicki jest zawsze winien wszystkim uciemiężeniom i wszystkim całemu zacofaniu, wszystkiemu, co trzeba było, dopiero trzeba było pokonać to zacofanie, trzeba było Kościół usunąć na plan dalszy, żeby właśnie ta historia mogła wreszcie ujrzeć właściwe światło. Jeżeli tak spojrzymy, że narodu nie ma, no to rzeczywiście, historia nie ma czemu służyć, ona sobie taka może być. Natomiast jeżeli założymy, że naród polski istnieje, jeżeli zrobimy takie założenie, to jasno widać, przynajmniej tak mi się wydaje, jasno widać z tego, co Państwu powiedziałam, że tak ułożona nie tylko nauka historyczna, ale tak podporządkowane później treści historyczne w szkole powodują, że po pierwsze naród jest rozbijany, rozczłonkowany. Proszę zwrócić, proszę Państwa, uwagę, że tutaj mało mówiłam o organizacji szkoły, ale to są truizmy, więc nie chcę jakby specjalnie, proszę Państwa, na przykład położenie nacisku na naukę języków. Nie mam nic przeciwko nauce języków, sama znam ich 3. Pytanie, dlaczego? Ano dlatego, że taki uczeń, który wychodzi ze szkoły, jemu niepotrzebna jest wiedza historyczna, a jemu jest niepotrzebna wiedza geograficzna, proszę Państwa, bo w tym wszystkim jeszcze jest bardzo słaba znajomość geografii. Czyli uczeń nie potrafi sobie tylko w czasie, ale również w przestrzeni pewnych rzeczy umiejscowić. W związku z tym taki człowiek jest zagubiony, pogubiony, jemu jest wszystko jedno, czy on pracuje w tej samej korporacji, która ma siedzibę w Warszawie, we Wrocławiu, w Londynie czy w Tokio. To dla niego nie ma żadnego znaczenia, bo on zna angielski, on zna niemiecki, on się posługuje językami. A czy on służy swojemu narodowi, swoim talentem, nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że został wykształcony w taki sposób, że to pojęcie narodu dla niego nie funkcjonuje. Natomiast gdyby funkcjonowało, to nie daj Boże, zaczęlibyśmy się ocierać o nacjonalizm. A jak nacjonalizm, to Państwo oczywiście doskonale wiedzą, że musielibyśmy mówić o faszyzmie, musielibyśmy mówić o nazizmie. Czyli te wszystkie pojęcia, które tworzą taką bardzo niebezpieczną zbitkę, muszą być odrzucone. Razem z nimi odrzucamy wszystko to, co tak naprawdę do tej pory budowało świadomość młodych Polaków i powodowało, że oni tu chcieli pracować, tu chcieli żyć i tu chcieli, proszę Państwa, mieć swoje rodziny. Tyle. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, stwierdzenia, proszę bardzo. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że Pani bardzo trafnie i ciekawie to ujęła i w takiej skondensowanej formie, ale chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ta cała sytuacja, ta denitrologizacja nie dotyczy tylko historii. Jak się przejrzy podręczniki do języka polskiego, to jest wszystko bardzo spójny program. Jak się przeprowadzi analizę na przykład języka polskiego, przedmiotu, który powinien kształtować poczucie przynależności do pewnego okręgu kulturowego, młody człowiek powinien nabyć pewne kwantum wiedzy, żeby wiedzieć, jak się w kulturze poruszać, to po prostu się włos jeży na głowie. Te podręczniki są tak skonstruowane, że z roku na rok w ogóle się wycina na przykład kanon lektur, przy czym oczywiście szumnie czytamy Fredrę, prawda? Ale niedługo tego Fredry w ogóle nie będzie i Fredry będzie się jawił jako dziwny taki twór, który nawet trudno go w przestrzeni jakiejś kulturowej będzie umiejscowić. Już nie mówiąc o tym, na przykład co Fredro wnosi, czego nie wnosi do literatury. I podręczniki są tak skonstruowane, że wyrzucają, po prostu one z definicji wykluczają nauczenie poczucia przynależności, jakichś związków właśnie narodowych. Jeżeli jest coś, co zahacza o coś, co jest narodowe, to jest od razu nacjonalizm
I tak jak Pani powiedziała, bez przerwy jest nałożona ta narracja, czy też poprawność polityczna, która pozwala mówić tylko i wyłącznie o martyrologii Żydów, a nie wolno w ogóle na przykład dyskutować tego, jak to tak naprawdę wyglądało, jakie były przyczyny, bo od razu już jest człowiek nacenzurowany i jeszcze to, co się w tej chwili dzieje, jest jeszcze tak niebezpieczne z tego powodu, że dzieci nie potrafią odczytać kodu kulturowego. Ja się zastanawiam kiedyś, dlaczego mamy taki duży problem z nawiązaniem komunikacji i w ogóle jakichś więzi z młodzieżą. Nie dlatego, że w nas coś jest nie tak i zaniedbujemy swoje obowiązki rodzicielskie, tylko dlatego, że nadajemy zupełnie innym językiem. Ja jestem, powiedzmy, w średnim wieku i byłam kształtowana zupełnie inaczej, a mam młode dziecko, 16-letnie i mimo, że bardzo przykładam dużą wagę do jego wychowania, to często mam kłopot, prawda? Ja mówię...